Witam Ciebie na moim kanale. Zapewne mógł zaskoczyć Ciebie sam tytuł tego filmu. Otóż jest to prawda. Ale zanim do tego dojdziemy, chcę zacząć od początku, jak to się stało, że można osiągnąć takie finanse, działając w internecie. Chcę podsumować moje działania w internecie, ponieważ to właśnie dziś, a dokładnie 9 września, mija równe 2 lata, odkąd dołączyłam do afiliacji. I wcale nie było tak, że byłam pewna tego biznesu, bo ja dałam sobie równe 3 miesiące na to, aby przekonać się na własnej skórze, czy w ogóle coś osiągnę. Wiedza teoretyczna to jedno, natomiast praktyka leży już tylko i wyłącznie po mojej stronie. Nie wystarczy tylko przeczytać pewne treści związane z biznesem online, ponieważ wyniki pojawiają się dopiero po wykonanej praktyce. I ja byłam tego świadoma, że gdy zaczynałam działanie w afiliacji, to nie wyobrażałam sobie wielkich sum na moim koncie bankowym, bo zależało tak naprawdę mi na tym, by dorobić chociaż 500 czy 1000 zł. Więc nie spodziewałam się tego, że moja pracowitość przełoży się na tak ogromne efekty na skalę całej Polski. Chcę pokazać nie tylko Tobie, ale również pokazać samej sobie właśnie, czy było warto spróbować, że warto być cierpliwym, by osiągać takie efekty. Także w tym filmie poruszę kilka kwestii. Po pierwsze, czym jest afiliacja? Po drugie, moje początki, moje zarobki, zarobki osób, którym pomagam wejść do biznesu oraz wnioski po 2 latach pracy w branży online. Chciałabym pokazać Ci, co osiągnęłam i czego nauczyłam się, a także zainspirować i zachęcić Ciebie do spróbowania tej formy pracy, bo nic nie tracisz, a możesz zyskać naprawdę bardzo dużo. Zależy mi jednak, byś lepiej mnie poznała, zanim ocenisz moje obecne osiągnięcia, bo bardzo łatwo jest ludziom ocenić innych powierzchownie. Dlatego będzie mi miło, jeśli obejrzysz 3 części historii o mnie, która jest tak naprawdę dowodem na to, że każdy, komu zależy na zmianie w życiu, może śmiało tego dokonać. I nie ma znaczenia, z jakiego miejsca ktoś zaczyna i skąd pochodzi. Nasz świat jest tak skonstruowany, że rozmawianie o pieniądzach, o dużych pieniądzach, jest nadal tematem tabu. Ja uważam, że warto jest o tym mówić głośno, bo mnie jako jednostkę bardzo motywuje ten temat, interesuje, jeśli widzę, jak i gdzie można zyskać dobre pieniądze. Jeśli jest to ukrywane, to skąd mogę wiedzieć, ile mogę zyskać, ile czasu mogę poświęcić tak naprawdę na działania? Dlatego pokażę Ci dzisiaj, skąd biorą się pieniądze w afiliacji i jak Ty również możesz właśnie je zyskać tak jak ja, bo afiliację może robić dosłownie każdy, kto spełnia poniższe wymagania. Afiliacja w skrócie jest to polecanie darmowych produktów przez internet, poprzez programy partnerskie, które płacą Tobie za polecenia, czyli tak zwane wnioski. I najlepsze jest to, że nic nie kupujesz, nic nie sprzedajesz i nikomu nic kategorycznie nie wciskasz, aby móc zarobić. Polecać można dosłownie wszystko, od zabawek, kosmetyków, aż po konta osobiste, ubrania, ubezpieczenia. Jest podział produktów na finansowe, niefinansowe i za takie polecenia, czyli wniosek, można otrzymać średnio 100 zł, czyli między 70 a 150. I w internecie pracujemy na kilku programach partnerskich, by tak naprawdę mieć wybór między produktami, a nawet i zarobkami. I pokażę Ci przykład wniosków i zarobków za nie. W jednym z programów miałam wysłane 262 wnioski, za które otrzymałam 23 528 zł. Średnio jeden wniosek wynosi w tym przypadku akurat około 90 zł. A w innym programie partnerskim w styczniu tego roku miałam rekordową ilość wysłanych wniosków. 1124, za które dostałam 82 tysiące. Jest to zysk oczywiście za jeden miesiąc pracy. Od programów partnerskich możemy też otrzymywać różne premie za działania i często jest to kilkaset złotych więcej do wypłaty, co mnie oczywiście bardzo cieszy. Każdy miesiąc zaczynamy od zera. W panelu pojawia się ilość wysłanych wniosków i tylko od nas zależy, ile tak naprawdę ich wyślemy. Można mieć ich 5, 10, by nawet zyskać pierwsze 1000 zł miesięcznie. Cofnę się do moich początków, kiedy to 9 września 2022 roku podjęłam decyzję, że
spróbuję pracy online w afiliacji, dając sobie 3-miesięczną próbę, bo nie wiedziałam, czy w ogóle sobie poradzę, czy jest to dla mnie, czy coś zarobię, czy to nie jest jakieś oszustwo. I szczerze, bardzo się bałam zacząć, bo było to coś nowego dla mnie, nikt z mojego otoczenia nigdy tak nie pracował, a dziś trzeba uważać właśnie, w co się klika w internecie, z kim się pracuje online, bo można trafić niestety na oszustwa. Dlatego bądźcie czujni, aby nie stracić swoich pieniędzy. Sama tak naprawdę należę do osób, które bardzo mocno weryfikują coś, zanim podejmą odpowiednią decyzję i ryzyko. I muszę być w 100% pewna, że branża, z którą mam podjąć w ogóle jakąś współpracę, że jest bezpieczna, że jest legalna. Dlatego to było dla mnie najważniejsze, ponieważ byłam spłukana i nie chciałam pakować się jeszcze w jakieś finansowe problemy. Wiedziałam, że chcę chociaż dowiedzieć się, jak w afiliacji pracują ludzie, którzy zarabiają tam minimum 10-20 tysięcy złotych miesięcznie. Nigdy Ciebie to nie ciekawiło, w jaki sposób można zarabiać takie pieniądze? Bo mnie bardzo. I przekonałam się sama na sobie, że jest to osiągalne, a ja nie różnię się kompletnie od Ciebie niczym, abyś Ty też mógł tego dokonać. Takie kwoty były dla mnie kiedyś po prostu totalną abstrakcją, czymś nierealnym dla mnie, bo nigdy nie wierzyłam w siebie, w swoje możliwości, że będę kiedyś zdolna w ogóle do takich finansów. Myślałam jednak, że jest to dla jakichś wybrańców, że to wymaga specjalnych umiejętności i wiedzy oraz, że jest to zbyt trudne i skomplikowane, a wcale takie nie jest. Nie wiązało się to z żadnym ryzykiem ani zobowiązaniem i mogłam zrezygnować tak naprawdę w dowolnym momencie bez żadnych konsekwencji. Chciałam udowodnić nie komuś, tylko głównie samej sobie, że praca w internecie jest możliwa, że jest opłacalna. Nie miałam żadnego doświadczenia ani specjalnych umiejętności, ale miałam wsparcie i pomoc od mojego mentora i innych osób w afiliacji, które dłużej działały niż ja i miały te doświadczenie. Dlatego dostałam wytyczne krok po kroku, co i jak dokładnie robić, a kluczowe w tym wszystkim dla mnie było to, aby przez te 3 bite równe miesiące nie narzekać, nie rezygnować pomimo trudności, a podjąć decyzję, że będę codziennie pracować, aby w końcu zobaczyć te efekty, w które w ogóle nie wierzyłam, że w ogóle się pojawią. Ja nie traktowałam tego jak hobby czy zabawy, ale jako prawdziwą pracę, która wymaga ode mnie wysiłku, dyscypliny, pracy. I wiedziałam, że mogę pracować oczywiście ile chcę, kiedy chcę, ale nie wykorzystywałam tego jako pretekstu do lenistwa, do odkładania zadań na później. Po prostu pracowałam jak należy, od 3 nawet do 10 godzin dziennie. Jest to oczywiście elastyczna forma, dlatego to ja decydowałam, ile chcę działać, ale właśnie, skoro ja o tym decydowałam, ile chcę działać, to ode mnie tak naprawdę zależały ostateczne wyniki. Minęły 2 lata, okres nowości dla mnie, pełen wyzwań, nauki, systematyczności, determinacji, pokonywania lenistwa, czas pełen wrażeń, emocji, wyników. To czas, który pokazał mi, że mogę osiągnąć wszystko, na co zapracuję, systematyczną pracą. I jestem z siebie bardzo dumna i z tego, co osiągnęłam, a także z tego, jakie wyniki osiągnęły osoby w mojej grupie. Sumuję wszystkie zarobki, jakie otrzymałam przez te 2 lata. Z każdej platformy, na której działałam. Także podsumowując, pełne 2 lata w afiliacji, pracując na kilku programach partnerskich, zarobiłam ponad 1 000 000 złotych brutto. A dokładnie 1 193 597 złotych. Oczywiście z tej kwoty płacę podatek do Urzędu Skarbowego i przelałam ponad 280 tysięcy złotych, więc odliczając ten podatek, kwota netto wyniosła mnie na czysto 912 626 zł. Ja za te pieniądze żyję, spełniam marzenia, realizuję się, inwestuję. One nie leżą. Przez te 2 lata spełniłam więcej marzeń niż przez całe swoje poprzednie życie, tylko dzięki temu, że operuję większą gotówką. I to jest całkowicie normalne, że posiadając większe zaplecze finansowe możemy pozwolić sobie właśnie na więcej w życiu, nie ograniczać się przy tym. Szczerze, nigdy w całym swoim życiu nie osiągnęłam takich kwot, ponieważ nie wierzyłam, że potrafię tego dokonać. Bo obracałam się w takim towarzystwie młodych osób, które, no wiecie, nie miały wielkich celów czy marzeń, żyją raczej z dnia na dzień. Nigdy w życiu nie wyobrażałam sobie takich pieniędzy w ogóle,
Nigdy nie myślałam o sobie, że kiedyś będę tak zarabiać. Nigdy nie sądziłam, że tego dokonam. Ale gdybym cały czas miała negatywne myślenie w dążeniu do jakiegoś mojego celu, uwierz, nie dokonałabym tego. Za żadne skarby. Bo tutaj głowa odgrywa bardzo ważną rolę, kluczową wręcz. Dlatego warto właśnie swoje cele podzielić na takie mniejsze cele tygodniowe, dniowe i stopniowo wszystko realizować. Ale wiesz, co jest najważniejsze w osiągnięciu celu? Nie sam cel, a droga do niego. Bo w trakcie tej ścieżki mocno zmienia się twoja głowa, twoje nastawienie, cały twój mental. Ty wtedy rośniesz, a za tym idą też duże pieniądze. Zauważ, że ludzie sukcesu nie wypowiadają się nigdzie negatywnie o swojej branży albo jak mu źle idzie, jak jest źle w życiu, bo proces dojścia do pewnych wielkich rzeczy spowodował, że oni się zmienili. Wyobraź sobie teraz siebie. Masz na koncie ostatnie pieniądze i ledwo starcza ci na życie. Zatem jakie myśli możesz mieć w głowie w takiej sytuacji? No, negatywne. Że jesteś spłukany, że do niczego się nie nadajesz, że nic nie osiągniesz. Ale uważasz, że takie myśli doprowadzą ciebie do większych pieniędzy w życiu? No nie. Niestety nie doprowadzą. Dlatego zmiana grubości portfela zaczyna się od głowy, od zmiany myślenia, od zmiany nastawienia. A jedyną osobą, która może tego dokonać, jesteś tylko ty. Powiedz, czym ja się różnię od ciebie? Kompletnie niczym. Każdy z nas zaczyna od jakiegoś startu, ale to nie ma kompletnie żadnego znaczenia, bo liczą się twoje kolejne nowe decyzje. Decyzje oparte na doświadczeniu osób, którymi się inspirujesz, a nie decyzje znajomych z twojego otoczenia, którzy mogą być w podobnej sytuacji finansowej tak jak ty. To jak oni mogą tobie pomóc? Skoro oni swojej sytuacji finansowej nie zmienili, to jak mogą tobie podpowiedzieć, jak ty możesz mieć więcej pieniędzy? Dlatego nigdy nie sugeruj się opiniami od osób w kwestiach, w których oni nigdy nie nabyli żadnego doświadczenia, nawet jeśli jest to rodzina, bo niestety często osoby, te osoby często będą negować pewne kwestie dlatego, by ciebie chronić, albo dlatego, że sami by nigdy nie spróbowali, bo się boją, dlatego nie porównuj się do innych, a motywuj się innymi, bo porównywać się możesz sam do siebie, na przykład sprzed roku, co dokonałeś, jakich zmian dokonałeś właśnie przez ten czas, czy podjąłeś jakąś nową, ważną decyzję w pewnej kwestii, dlatego polecam, abyś zrobiła sobie mapę marzeń, co roku nawet, i pracować na te marzenia. Dlatego motywuj się innymi, że ktoś dokonał pewnych rzeczy w życiu, bo ty również możesz tego dokonać. Dlatego nigdy nie bądź zazdrosny, że ktoś ma lepiej niż ty, bo nigdy nie wiesz, od jakiego startu ktoś zaczynał. Na moim Instagramie pokazuję w zapisanych relacjach tutaj zarobki osób, którym pomagam w afiliacji. Dlatego możesz tam zobaczyć, jak stopniowo mój zespół rósł, ich zarobki. Ja jestem dumna z tych ludzi, bardzo. Zwłaszcza, że są to osoby w mojej grupie, które osiągają przeogromne wyniki finansowe jak ja i zaczynały od zera jak ja. To udowadnia, że nie jestem żadnym wyjątkiem w Polsce, bo każdy może tego dokonać, jeśli odpowiednio pracuje w naszym systemie. Dlatego pokażę ci kilka przykładów zarobków osób, które kieruję w afiliacji, jak poprawnie działać. To są po prostu niesamowite efekty. Te pieniądze odmieniły życie tych ludzi. Wiem, bo również prywatnie z nimi rozmawiam. Czy to remont domu, kupno samochodu, wynajem mieszkania. Jedna osoba może traktować afiliację dodatkowo i sobie po prostu dorabia po kilkaset złotych, a inni angażują się na 100%, tak jak ja, robiąc to pełnoetatowo, dzięki czemu po prostu te efekty są oczywiście większe. Nie ma w tej grupie gorszych czy lepszych, bo każdy z nich jest świetny. Każdy robi tutaj niesamowitą robotę. Tym filmem chcę ciebie zainspirować do tego, abyś zawsze próbował nowych rzeczy. Nawet jeśli się boisz i nigdy się po prostu nie poddawał pomimo trudności, bo to tylko kwestia czasu, aż wszystko załapiesz i zaczniesz zarabiać bardzo fajne pieniądze. Nie od razu Rzym zbudowano, jak to mówią, więc pamiętaj, że też nie od razu zaczniesz zarabiać miliony. Daj sobie czas. Nigdy też nie oceniaj żadnego biznesu w negatywny sposób, jeśli na przykład nie masz efektów, bo efektów możesz nie mieć z własnej winy.
Mówię to z doświadczenia, ponieważ w internecie pracuję już prawie 7 lat i dostrzegam niestety pewien schemat wśród ludzi, którzy chcą po prostu szybkich pieniędzy za mało wykonaną pracę, a najlepiej, aby nie robić nic, a zarobić duże pieniądze. Często też słyszę, że gdyby to było takie proste, to każdy by tak pracował. Niestety ja się z tym nie zgodzę. Odsyłam Ciebie również do tego filmu, w którym wyjaśniam, dlaczego właśnie tak się dzieje, że nie każdy pracuje online, skoro jest to takie proste. Mówię poważnie, obejrzyj go do końca i w 100% od razu zmienisz zdanie i mnie zrozumiesz. A tak naprawdę po co są Tobie potrzebne pieniądze? Na rachunki? Po to żyjesz? By harować i płacić tylko na rachunki? Czy żyjesz po to, by się realizować, by się spełniać, podróżować? Każdy oczywiście ma inne cele, ale każdy z nas ma też marzenia, za które często trzeba zapłacić. I moim marzeniem i celem było to, aby móc zarabiać godne pieniądze, by mieć zaplecze finansowe w razie chorób, w razie jakiegoś leczenia prywatnego, zabiegów prywatnych u specjalistów. Bo z doświadczenia wiem, jak wiele lat niestety trzeba czekać na różne operacje, zabiegi, na NFZ. No myślę, że Wy też to wiecie. Po 2 latach w tej branży moje wnioski są takie, że warto jest ryzykować i próbować nowych rzeczy, nie bać się ich. Bo czy sama próba Ciebie zabije? No nie. Ta próba jedynie sprawi, że nabędziesz nowego doświadczenia, a może okazać się nawet, że i większej ilości pieniędzy. Nawet jeśli Ci się to nie spodoba, to zawsze nabędziesz doświadczenia. To nie będzie stracony czas, przynajmniej się czegoś nauczysz. Ja jeszcze rok temu byłam w tym samym miejscu, w którym być może jesteś teraz Ty. Rok temu, 2 lata temu. Ten czas tak mija. Przed afiliacją pracowałam online w MLM w Oriflame, a jeszcze wcześniej na etacie w cukierni bądź w przedszkolu w różnych miejscach. Także doświadczyłam wiele możliwości zarobkowych, ale tylko praca online daje mi ogromną satysfakcję finansową, jak i rozwojową. Tylko dzięki pracy online mogłam stać się pewną siebie kobietą, bo kiedy zaczynałam pracować w afiliacji, nie miałam żadnego wzorca ani przykładu do naśladowania. Nikt z moich bliskich osób nie zarabia takich pieniędzy i nawet nie zarabia online. Po prostu ja chciałam się sama przekonać na własnej skórze, czy to możliwe, czy jest to dla mnie. A Ty czym różnisz się ode mnie? W czym jesteś gorszy ode mnie? Że nawet nie możesz spróbować pracować online i doświadczyć takich pieniędzy. Co powoduje, że ograniczasz samego siebie, by w ogóle spróbować? Bo możesz mieć milion wymówek. Ale wiesz, że tymi wymówkami krzywdzisz samego siebie? Nie mnie, tylko samego siebie. Ja swoje wymówki już zwalczyłam, bo były jedynie przeszkodami w działaniach. Do czego miałyby mi one być tak naprawdę potrzebne? Motywacja jest lepszym wyborem w działaniach, nie sądzisz? Filmy motywacyjne mogą tak naprawdę nic na ciebie nie zdziałać. To, co do ciebie teraz mówię, też może nie zmienić nic w twoim życiu, bo zmieni się ono jedynie dopiero wtedy, kiedy ty się sam zmotywujesz i sam zaczniesz dokonywać praktyki. Musisz znaleźć swoje po co, by w ogóle zacząć i codziennie z determinacją to robić. To jest najtrudniejsze tak naprawdę w tym wszystkim i w całym życiu. Nie sam biznes czy zarabianie, tylko utrzymywanie tego codziennie systematyczną pracą nad sobą, nad swoją głową i otwartość na nowe. Ty jesteś sobie sam wrogiem, który demotywuje cię do podejmowanych decyzji, do podejmowania kolejnych decyzji. Podejrzewam, że może Ciebie bardzo ciekawić, czym ja się zajmuję na co dzień lub inni milionerzy. Czy Ty możesz też zarabiać takie pieniądze? A ja Ci mówię, że możesz, bo wiem to z własnego doświadczenia. Też zaczynałam od zera jak Ty, nie mając zielonego pojęcia o tej branży. Niestety w naszym społeczeństwie miliony ludzi, a zwłaszcza kobiet, nie potrafi decydować same za siebie, bo oczekuje opinii od otoczenia, od partnera, od rodziców. Rozmawiam codziennie z wieloma z Was, dziewczyny. Nie pozwólcie na to, aby Wasz partner mógł decydować o Waszym życiu i finansach. Nie pozwólcie na to, aby być zależnym tylko od swojego partnera. Bo finanse dzisiaj są bardzo ważne. Bardzo, bo dzięki nim można lepiej żyć, można być pewnym siebie. Dlatego zachęcam Ciebie do tego, by spróbować jakiegokolwiek biznesu online, by tego chociaż doświadczyć. Jak nie ten, to kolejny.
Możesz jak najbardziej spróbować tego, czym ja się obecnie zajmuję. Dlatego śmiało się odezwij do mnie. Na przykład na Facebooku pod filmem zostawię link do kontaktu ze mną, więc śmiało do mnie napisz. Ja Ci opowiem, co robię w internecie, jak ja zarabiam, jak to się zaczęło, ale to tylko od Ciebie będzie zależało, czy Ty zaczniesz, czy nie. Nie mam żadnej przewagi nad Tobą ani nad nikim innym. Jestem zwykłą, prostą dziewczyną ze wsi i jedynie, co mnie wyróżnia od Ciebie, to moja podjęta decyzja 2 lata temu i systematyczne działania. Ja postanowiłam zmienić swoje podejście i myślenie, by pokonać swój strach, swoje lenistwo, swoje wymówki, bo tylko one psuły mój cel. Dlatego ja trzymam za Ciebie bardzo mocno kciuki, a zwłaszcza za Twoje decyzje. I na koniec powiem, że aby zacząć działania w afiliacji, potrzebne Ci będą takie narzędzia jak komputer lub telefon z dostępem do internetu. Nie musisz być żadnym ekspertem, by zacząć, bo wystarczy tylko podstawowa wiedza w zakresie obsługi komputera i internetu. I jeśli masz do mnie jakieś pytania, śmiało je zadaj pod filmem w komentarzu lub zapraszam bezpośrednio do kontaktu na moim Facebooku lub link zostawię pod filmem. Do zobaczenia, trzymaj się cieplutko, cześć!